Piękne widoki, dzika natura, wspaniały teren rekreacyjny to gmina Chybie. Okoliczne lasy to ostoja dla wielu gatunków ptaków i innych zwierząt. Zwraca się tutaj szczególną uwagę na ochronę przyrody, bowiem cała gmina została rozporządzeniem ministra środowiska objęta programem Natura 2000. W minionych kilku latach szczególną wagę przywiązano do rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Wygoda dla mieszkańców i ogromny plus dla ekologii. Szczególnie jeśli przypomni się fakt, że gmina leży tuż nad Zalewem Goczałkowickim, zbiornikiem wody pitnej dla Śląska. W tym wymiarze dbałość o ekologię, a w szczególności o kwestie czystości wód, jest bardzo istotna. Ostatnią inwestycją samorządu związaną z kanalizacją jest jej budowa w części Chybia i w sołectwie Mnich. Przygotowania do projektu o nazwie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chybie, etap drugi, zadanie trzecie, rozpoczęto wczesną wiosną. Przed wakacjami ruszyły pierwsze prace. Pierwsze wykopy rozpoczęły się w czerwcu tego roku, bo oczywiście musieliśmy zorganizować przetarg, to też trochę trwało, ale w czerwcu ruszyły. Na szczęście pogoda dopisała, więc udało się wszystko w czasie dokończyć. Sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w sołectwach Mnich i Chybie w obrębie ulic Cieszyńskiej do skrzyżowania z Kopernika, Kopernika, Kolejowej, do kładki nad torami kolejowymi w obrębie stacji Chybie, Wojska Polskiego od Kopernika do ulicy Pod Dudnią oraz ulic bocznych Moniuszki, Żwirki i Wigury, Braterskiej, Kochanowskiego, Krótkiej i Pogodnej. Ciężki sprzęt pracował przez kilka miesięcy. Ze względu na specyfikę prac konieczne były wyłączenia z ruchu ulic i dróg dojazdowych. Jednak wszystko odbywało się tak, aby roboty jak najmniej utrudniały życie mieszkańcom. Były głębokie wykopy. Te wykopy głębokie wymagają z kolei dużej szerokości. W związku z tym musieliśmy w zasadzie całe drogi uległy zniszczeniu, ale po skończonych robotach te drogi zostały przywrócone do stanu pierwotnego. Czasem jak patrzymy na te nawierzchnie, to one nawet wyglądają lepiej niż przed rozpoczęciem. Wiadomo, tamte już były częściowo zużyte, a teraz są nowe, więc to dodatkowa korzyść dla mieszkańców. Głębokie wykopy prowadzono zarówno wzdłuż głównych ulic, jak i na okolicznych polach. W sumie położono blisko 5 km rur, dzięki którym znaczna część gminy otrzymała kanalizację.
Efektem zakończonych prac jest nie tylko oddana do użytku kanalizacja, ale dzięki inwestycji na odcinkach dróg pojawiła się również nowa nawierzchnia asfaltowa. Także piesi mogą chodzić po równych chodnikach. Podłączonych będzie ponad 100 budynków, więc około 450 mieszkańców, można powiedzieć, w tej chwili skorzysta, nowych mieszkańców będzie podłączonych do kanalizacji. Zyskają zarówno mieszkańcy, jak i sama oczyszczalnia, ponieważ będzie bardziej dociążona, co jest z korzyścią dla pracy tej oczyszczalni. Równolegle, kiedy trwały prace związane z budową kanalizacji, oczyszczalni ścieków przeprowadzano jej modernizację. Jej celem było dostosowanie urządzeń technologicznych do podwyższonego stopnia oczyszczania ścieków, zapewniając redukcję związków biogennych, azot i fosfor, do poziomu zgodnego z obowiązującymi od stycznia 2016 roku bardziej restrykcyjnymi wymaganiami. W zakresie usuwania związków azotu doposażono istniejące reaktory biologiczne w zatapialne mieszadła średnioobrotowe oraz sondy do pomiaru azotu azotanowego, azotynowego, NOx oraz azotu amonowego NH4. Usuwanie drugiego z biogenów, fosforu, polegać będzie na chemicznym strącaniu jego nadmiaru. W tym celu doposażono obiekt w stację dozowania PIX, składającą się ze zbiornika magazynowego o pojemności 8 m3 wraz z wanną odciekową oraz niezależnie pracujące układy pompowe wraz z zestawem do pomiaru stężenia fosforu w postaci ortofosforanów, zlokalizowanym w istniejącej studzience pomiarowej ścieków oczyszczonych. Wszystko po to, aby procesy zachodzące w komorach były optymalne, a efekt ekologiczny jak najlepszy. Szanowni Państwo, pomimo tego, iż jesteśmy niewielką gminą, to pokazujemy, że dzięki wysokim stopniom dofinansowań potrafimy realizować potężne inwestycje. Inwestycje, na które korzystają mieszkańcy, potencjalni inwestorzy, a my jako gmina dajemy świadectwo, że potrafimy inwestować w ekologię. Rozbudowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków możliwa była dzięki wsparciu inwestycji przez Fundusz Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja uzyskała 85% dofinansowania. Kolejne 10% stanowiła częściowo umarzalna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. W sumie zadanie kosztowało około 3 700 000 zł.